temacie polityki zostajemy i tego, jakie rozwiązania proponuje chociażby rząd, jeżeli chodzi o edukację, bo to temat z każdym dniem, wręcz z każdą godziną, mam takie poczucie, coraz bardziej gorący, bo coraz więcej, im bliżej 1 września, coraz więcej wątpliwości ze strony nauczycieli, rodziców, pewnie dzieci trochę też, samorządów i dyrektorów placówek. Już teraz razem z nami Krystyna Szumilas, była minister edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wczoraj minister Dariusz Piątkowski powiedział, nie ma żadnego powodu, by opóźniać rozpoczęcie roku szkolnego. I co pani na to? Dzieci powinny wrócić jak najszybciej do szkoły, ale do szkoły dobrze przygotowanej. Niestety minister Piątkowski zmarnował wakacje uczestnicząc w kampanii wyborczej pana prezydenta Dudy. Taki obrazek uśmiechniętego ministra w Dudabusie w lipcu na pewno nie przyczynił się do przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Jest wielki niepokój. Dyrektorzy mówią o ogromnym chaosie. Nie mają jasnych wytycznych, więc tutaj widać, że taka pewność pana ministra, że szkoły są dobrze przygotowane, to jest tylko jego wyobrażenie o tym, jak naprawdę jest w szkołach. To słyszeliśmy na konsultacjach, które jako posłowie Koalicji Obywatelskiej zorganizowaliśmy w Sejmie. Zaprosiliśmy do Sejmu nauczycieli, rodziców, uczniów, samorządowców i dyrektorów szkół i rozmawialiśmy z nimi na temat tego, czego potrzebują, żeby dobrze przygotować szkoły. No właśnie, samorządowcy mówią, zresztą wczoraj też kolejne konferencje i wystąpienia w tej sprawie miały miejsce, że są zostawieni sami sobie. Wszystko tak naprawdę, całą odpowiedzialność Ministerstwo Edukacji zrzuca na nich i cokolwiek, jak rozumiem, wydarzy się takiego, co nie będzie po myśli ministerstwa, to wina zrzucona zostanie na samorządy i dyrektorów placówek, którzy podjęli, powiedzmy, nieodpowiednie decyzje. Ja mam wrażenie, że cała narracja pana ministra od samego początku jest związana z tym, że on doskonale sobie zdaje sprawę z katastrofy, jaka może nastąpić 1 września i dzisiaj już pokazuje winnych, żeby od siebie tą winę odsunąć. Ja wiem, że dyrektorzy szkół i samorządy i nauczyciele zrobią wszystko, żeby w tych warunkach, jakie są, jak najlepiej przygotować szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego. Ja bym chciała, żeby pan minister wysłuchał tych argumentów, które ma środowisko oświatowe. On, przygotowując rozwiązania, nie konsultował ich, nie spotkał się ani z samorządowcami, ani z dyrektorami, ani z nauczycielami. To pokazuje, że opinia praktyków dla niego jest nieważna. Stąd te nasze konsultacje, spisaliśmy postulaty. Jutro na podkomisji do spraw jakości przekażemy je ministrowi. Dyrektorzy i samorządowcy podkreślali, że jeszcze do rozpoczęcia roku szkolnego można dużo zrobić. Tylko pan minister musi zejść z obłoków, musi zobaczyć prawdziwe problemy z szkoły i te problemy pomóc rozwiązać. Ja mam takie wrażenie, że pan minister jakby skupił się na politycznej walce z samorządami dużych miast, a nie dostrzega szkół w tych dużych miastach, szkół, w których jest 1000 uczniów. Dyrektor dostał jeden termometr od pana ministra i ileś tam litrów płynu i rwie sobie włosy z głowy, próbując zorganizować nauczanie w tej szkole tak, żeby uczniowie byli bezpieczni. Ale on nie jest w stanie rozciągnąć murów tej szkoły, on nie jest w stanie powiększyć pomieszczeń, on nie jest w stanie tak zorganizować lekcji, tym bardziej, że nie zmieniły się zasady ramowego planu nauczania. On dalej jest taki sztywny,
efektywny, dokładnie mówiący o tym, ile godzin ma być w tygodniu i jakich godzin. On nie jest w stanie tego zorganizować, żeby zachować dystans między uczniami, żeby rozdzielić uczniów na przerwie. Postulowaliśmy i będziemy postulować na bazie tych właśnie propozycji uzyskanych w Sejmie o to, żeby takim podstawowym sposobem nauczania było nauczanie hybrydowe. Żeby to nauczanie hybrydowe mógł zorganizować dyrektor tak, żeby część uczniów w tych dużych szkołach była obecna na lekcjach stacjonarnych, wymiennie z częścią uczniów, która w tym czasie uczy się zdalnie. To w jakiś sposób rozwiązałoby problemy w tych dużych szkołach. Problemem jest też to, że rząd utworzył mapę czerwonych, żółtych powiatów. Minister mówi o tym, że dyrektorzy szkół w tych czerwonych, żółtych powiatach będą mogli decydować o tym, w jaki sposób będą uczyć, a na pytania samorządowców powiatowe stacje sanepidu odpowiadają: nie ma innego sposobu, uczcie stacjonarnie. Nawet tam nie ma takiego automatyzmu. Jest czerwony powiat, są osoby na kwarantannie, trzeba chronić uczniów i nauczycieli. Przejdźmy na częściowo zdalne nauczanie lub przejdźmy na nauczanie zdalne, aż ten powiat nie stanie się powiatem zielonym. To mówienie o autonomii dyrektora, takie wmawianie ludziom, że to dyrektor jest odpowiedzialny i ma narzędzia do zorganizowania bezpiecznej nauki, jest fikcją. To znaczy dyrektor nie ma tej autonomii. On co najwyżej może zadecydować, w którym miejscu będzie mierzył temperaturę i gdzie postawi pojemniki z płynem dezynfekcyjnym. Natomiast nie może postanowić, czy będzie uczył w tej konwencji mieszanej, częściowo zdalnej, częściowo stacjonarnej, czy ma wyłączyć szkołę w przypadku, kiedy jest na terenie szkoły przypadek osoby chorej. O wszystko musi pytać sanepid. Sanepid niestety jest niedostępny dla dyrektora. Dzwonią godzinami, nie mogą uzyskać żadnych informacji. No właśnie, bo te procedury, o których wczoraj minister edukacji mówił, to wyglądają bardzo skomplikowanie, że zanim ta informacja potencjalnie od teoretycznie, załóżmy, zakażonego nauczyciela czy ucznia dotrze do sanepidu i przyjdzie ta informacja zwrotna, co dalej robić w takiej sytuacji, czy właśnie odciąć klasę, zamknąć szkołę, no tych scenariuszy potencjalnych jest kilka, to ten czas może spowodować, że ta liczba zakażonych będzie rosła, że ta procedura zamiast uprościć ją i skrócić, to mam wrażenie, że ona się wydłuża strasznie. Dokładnie tak. Zresztą mówiła o tym wczoraj pani wiceprezydent Warszawy, która kilka dni temu wystąpiła do sanepidu o decyzję w sprawie przedszkoli, w których stwierdzono przypadek koronawirusa. No czekali kilka dni i musieli sami podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola. To jest łatwiejsze, bo takie kompetencje samorząd ma. Natomiast co ze szkołą, tu już sytuacja jest bardziej skomplikowana. Ja mam wrażenie, że pan minister chce walczyć z koronawirusem procedurami i olbrzymią liczbą dokumentów, które dzisiaj tworzy dyrektor. Bo jak rozmawiam z nauczycielami i dyrektorami, to oni dzisiaj nie zajmują się tym, jak bezpiecznie zapewnić odległość między uczniami, jak zapewnić dystans, jak zmniejszyć liczbę kontaktów między uczniami. Oni zajmują się pisaniem procedur. Procedura na taką okoliczność, procedura na taką okoliczność, na inną okoliczność. Mało tego, taki nauczyciel, a takich nauczycieli jest 100 tysięcy w Polsce, który uczy w kilku szkołach,
To jest wynik deformy pani minister Zalewskiej. On tych procedur musi napisać kilka w każdej szkole. I teraz od niego się wymaga, żeby on automatycznie zastosował procedurę, a nie reagował na to, co się dzieje. Nie daje mu się możliwości samodzielnego podejmowania decyzji, bo o wszystko musi kogoś pytać. To jest bardzo niebezpieczne. Ten upływający czas od momentu zdarzenia do znalezienia rozwiązania, to jest czas, w którym koronawirus może znaleźć kolejnego i kolejnego nosiciela. W ten sposób nie walczy się z epidemią. No dokładnie. I zresztą to, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, że dyrektorzy nie mogą nic, a cała odpowiedzialność zrzucona będzie na nich. A co pani sądzi na temat pomysłu, dzisiaj ma zapaść decyzja albo jutro, żeby w szkołach, na terenie szkoły chodzić w maseczkach? No też sobie tego nie wyobrażam. O ile, powiedzmy, starsi uczniowie mogą się bardziej zdyscyplinować, nastolatków gdzieś tam pewnie trochę łatwiej okiełznać, to w przypadku tych najmłodszych, czy nawet w przedszkolu, no to w praktyce nierealne. Rozmawialiśmy o tym również w trakcie konsultacji. Po pierwsze, jeżeli uczniowie mają nosić maseczki w szkołach, to musi to być decyzja ministra. I dyrektorzy proponowali, żeby to minister w rozporządzeniu zapisał konieczność noszenia maseczek na częściach wspólnych i dał dyrektorowi możliwość zmniejszenia tych obostrzeń w zależności od sytuacji w szkole, bo duża szkoła, w której uczy się 1000 uczniów, to jest całkiem inne środowisko niż mała wiejska szkoła, w którym tych uczniów jest 50 do 100. Tam w tej małej szkole nie będzie pewnie takiej konieczności wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek i w tym momencie dyrektor mógłby zadecydować o tym, że tych maseczek nie ma, ale w przypadku, kiedy pojawiłoby się zagrożenie, ktoś byłby chory albo miałby kontakt z chorym, to mógłby wrócić do noszenia maseczek. Natomiast moim zdaniem ważne jest, żeby młodzież, starsza młodzież, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych, ale też starszych klas szkoły podstawowej, korzystając z przerw i tych wspólnych części szkoły w dużych szkołach, jednak zabezpieczała się nosząc maseczki, nie tak jak mówię, nie na lekcjach, ale w tych częściach wspólnych, bo no, wiemy o tym, że ograniczenie transmisji wirusa to jest ograniczenie liczby kontaktów, ale też zasłanianie ust i nosa, kiedy do takiego kontaktu dochodzi. Z jednej strony dyrektorom potrzebna jest podstawa prawna, a taką podstawą prawną byłoby rozporządzenie ministra o konieczności noszenia maseczek, ale z drugiej strony dyrektor potrzebuje elastyczności, czyli możliwości zwolnienia ucznia czy uczniów, czy grupy uczniów uczących się w konkretnym budynku, czy przebywających w konkretnej przestrzeni, zwolnienia tych uczniów z noszenia maseczek. A tu jeszcze jest potrzebna duża liczba maseczek, jeżeli taki obowiązek zostanie wprowadzony. Wiemy, że no tak, zresztą samorządowcy też wczoraj to podkreślali, że brakuje maseczek, że płyn do dezynfekcji. Już nie wspomnę o tych szybkich testach, bo bodajże wczoraj też minister edukacji wspominał o tym na pytanie dotyczące tych szybkich testów, jeżeli chodzi o nauczycieli, że tak naprawdę to jest w gestii Ministerstwa Zdrowia, a znając życie w praktyce, jakby przyszło co do czego, to chyba nauczyciele na własny koszt tego typu testy musieliby przeprowadzać. Ale proszę zobaczyć, jak zachowuje się minister, tak? Kiedy jest problem,
to on szuka winnego tego problemu, a nie poczuwa się do odpowiedzialności pomocy w rozwiązaniu tego problemu. No nie wyobrażam sobie, żeby minister edukacji, który odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i rodziców, mówił: to nie ja, to oni, to jest zachowanie dziecka z trzeciej klasy szkoły podstawowej albo z jeszcze młodszego dziecka. On, będąc ministrem, ma narzędzia do tego, żeby podczas Rady Ministrów albo zorganizowanego specjalnie spotkania naciskać na ministra zdrowia po to, żeby zapewnić dostęp do szybkich testów, do bezpłatnych szczepień dla nauczycieli przeciwko grypie, bo to są prawdziwe narzędzia, które mogą zabezpieczyć szkołę przed zostaniem ogniskiem, kolejnym ogniskiem pandemii, tak jak domy pomocy społecznej czy wesela. Minister zamiast takich działań mówi: nie, 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 to nie ja, to oni, tam idźcie do tego pana albo do tej pani, ja nic nie mogę. No to może, jeżeli nic nie może, zrezygnuje z bycia ministrem edukacji i odda to stanowisko komuś, kto może coś zrobić, kto ma pomysł, jak to zrobić, kto wie i potrafi pukać do odpowiednich drzwi, żeby otrzymać pieniądze i żeby załatwić te najbardziej palące problemy. Ja jestem bardzo rozczarowana działaniami pana ministra i współczuję, naprawdę współczuję dyrektorom szkoły, którzy z jednym termometrem, z płynami do dezynfekcji rąk muszą zorganizować bezpieczny powrót uczniów do szkoły. To może być bardzo trudne i nie zgadzam się z taką narracją już dzisiaj, że to oni odpowiadają za szkołę, tylko oni, i że to w razie, jeżeli coś się stanie, to będzie ich wina. Na tym zespole... Pani poseł, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Musimy już kończyć niestety. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Myślę, że to jest wątek i temat, do którego jeszcze niejednokrotnie wracać będziemy, bo początek roku dopiero przed nami i tak naprawdę początek potencjalnych problemów, myślę, też. Krystyna Szumilas była minister edukacji, była razem z nami. Dziękuję, pani poseł. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Dzisiaj o 15:00. Mam nadzieję, spotkamy się z ministrem i te wszystkie wnioski przekażemy.